Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka takich urywków z moich ostatnich pokazów mody, w których brałam udział. Brałam udział łącznie w ostatnich tygodniach w 4 pokazach mody, natomiast mam takie relacje foto i wideo z 2 ostatnich. 12 grudnia tego roku, czyli w minioną środę, odbyło się wielkie otwarcie butiku I Love Fashion, sygnowanego przez stację Fashion TV. Było to bardzo wielkie wydarzenie, były pokazy mody, było zaproszone mnóstwo gwiazd, między innymi pojawiła się Izabela Trojanowska, Ola Szwed, wokalistka zespołu Blue Cafe, kto tam się jeszcze pojawił, no mnóstwo gwiazd było. Było również kilka telewizji, w tym jakaś francuskojęzyczna. Samych pokazów Wam nie nagrałam, ponieważ ciężko pracowałam na backstage'u. Natomiast mam kilka takich krótkich filmików właśnie samych backstage'u, kilka zdjęć. Możecie sobie podejrzeć, jak to wszystko wygląda. Było całkiem fajnie, chociaż mnóstwo pracy. Miło to wspominam. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo fajne doświadczenie. Był to mój 4 pokaz. Dochodzę do wniosku, że wolę chyba malować modelki niż klientki w salonie, ponieważ nie są takie wybredne. Nawet jeżeli makijaż jest świetny, to klientka zawsze będzie kręcić nosy. Natomiast modelki tutaj mamy zwykle przy pokazie jeden konkretny makijaż. Wszystkie modelki muszą praktycznie wyglądać tak samo, więc i fryzury, i makijaże muszą mieć takie same. Nie mogą się go tak indywidualnie wyróżniać. Jest to bardzo sympatyczne. Większość modelek już spotkałam po raz 3. Już się poznajemy. Nawet muszę się pochwalić, że bardzo lubią moje makijaże i wybierają właśnie mnie, bo zwykle są 2 wizażystki. Ale zawsze ja do pani zamawiam sobie kolejkę, więc jest to bardzo miłe. W taki sposób czuję się doceniona. Na tym pokazie, o którym mówię, tu była taka troszeczkę niejasność, ponieważ dowiadywałam się, jaki makijaż mamy zrobić. Miałyśmy zrobić taki dosyć mocny makijaż, ale utrzymałam w takich naturalnych kolorach, więc ja zrobiłam takie ala kocie oko. Natomiast później, po kilku godzinach, tuż przed pokazem, pani, która wszystkim się zajmowała, zdecydowała, że jednak makijaż musi być ostry, rokowy i musiałyśmy szybko przemalowywać modelki. To znaczy, generalnie nie zmywałyśmy jej makijażu, tylko dodałyśmy eyeliner wokół całego oka, więc ten makijaż to faktycznie taki ostry, rokowy był. Zwłaszcza, że wychodziły na samym początku w takich maseczkach koronkowych, dlatego też makijaż oka musiał być taki wyrazisty, musiał się rzucać w oczy, żeby go było widać spod tych maseczek. To troszeczkę mnie właśnie zbiło z trawy, ponieważ samych modeli było wtedy 20, więc tak wychodziło po 10 na głowę i później praktycznie jeszcze raz ten makijaż trzeba było zrobić, więc 2 razy się można powiedzieć, malowałyśmy. Malowałyśmy też później aktorki, jakąś tam piosenkarkę, prezentera, więc no tych ludzi było bardzo dużo, było te hurtowe makijaże. Ale bardzo miło to wspominam, mimo że praktycznie cały dzień tam spędziłam. Później było after party, pochodziłam sobie troszeczkę po butiku. No kilka rzeczy padło mi w oko, ale ceny już może nie bardzo. Fajne było to after party, chociaż byłam strasznie głodna, takie pipki, kanapeczki z jakimś łososiem. W ogóle nie można było się tym najeść. To tak chciałam do domu, się rzuciłam na jedzenie, ponieważ po całym dniu byłam tak wygłodzona. Mieliśmy tam niewielki catering, ale no, nie, modelki mają większy apetyt. Jak już skończyłam malować, miałam chwilkę przerwy, jakieś 5-10 minut, to wszystko było już przebrane, praktycznie same owoce zostały. I pokażę Wam teraz krótkie takie relacje wideo i foto z tego dnia.
15 grudnia, czyli w sobotę, również byłam na pokazie mody, również Fashion TV. Było to otwarcie butiku dla wszystkich tego I Love Fashion oraz wielkie metamorfozy z Joanną Korodyńską. Można było się zapisywać na makijaże, na fryzury i na stylizację. Panie przychodziły, mnie malowaliśmy. No, ten dzień był na pewno bardziej wyczerpujący, ponieważ oprócz tego, że malowaliśmy 15 modelek, znaczy 15 modeli, znaczy 15 osób, bo było 10 modelek i 5 modeli bodajże, to jeszcze non stop przychodziło pani z tych metamorfoz już od 10 praktycznie do godziny 20 z kawałkiem, non stop kogoś malowałyśmy, nie miałyśmy w ogóle przerwy. To było strasznie ciężkie, mój kręgosłup po prostu odmaga posłuszeństwa, już mnie tak boli, że a to jeszcze porządki świąteczne mnie czekają. Na pewno ten dzień był taki mniej sympatyczny właśnie przez to, że było bardzo dużo pracy. W pewnym momencie już myślałam, że się rozpłaczę, byłam tak zmęczona, tak wyczerpana. Gdyby to był sam pokaz albo same metamorfozy, no na pewno dałybyśmy radę i myślę, że tak byśmy się nie zmęczyły i nie zestresowały tym wszystkim, ponieważ jeszcze jedna dziewczyna ze mną malowała. Natomiast przez to, że to było wszystko tak połączone, panie cały czas przychodziły na te makijaże, metamorfozy, to trzeba było szybko malować te modelki, ponieważ zaraz musiały wychodzić na pokazy i to był po prostu jeden taki wielki miszmasz. W ogóle na backstage zawsze panuje wielki chaos. Ja nie wiem, czy tak jest zawsze, jakaś taka średnia organizacja, ci wszyscy asystenci, styliści chodzą, nawet nie jakoś tak się miotają, tylko po prostu chodzą, snują się, a nigdy nie wiadomo, o co chodzi i co jest do zrobienia, kto teraz wychodzi, kto teraz przyjdzie, więc w ogóle ja byłam troszeczkę taka tym poddenerwowana, ponieważ ja lubię wszystko poukładane i wiadomo, o co chodzi od A do Z i nie ma jakichś takich niejasności, niedopowiedzeń. Natomiast przeżyłam ten dzień, chociaż naprawdę dla mnie to było coś takiego, jakbym wiedziała, co mnie czeka, to myślę, że tak z taką chęcią bym tam nie jechała rano. Malowałyśmy od 10 do 20, tak do 20 z kawałkiem, no to bez nawet najmniejszej przerwy. Miałyśmy chyba 5 minut przerwy na zjedzenie szybkiej kanapki, nawet do łazienki nie miałam kiedy pójść. Na szczęście był to ostatni w grudniu pokaz, w styczniu kolejny, natomiast teraz już się skupiam na świętach, na porządkach świątecznych i na mojej innej pracy, ponieważ no, przez te pokazy, na no, taki pokaz się jedzie na cały dzień i praktycznie na drugi dzień ma się takie zakwasy, bóle mięśni, kości, po prostu człowiek jest taki zmęczony, jeszcze przez tyle godzin muzyka, bo nawet w tej chwili zawsze głośno muzyka gra i zawsze głowa pęka, więc na drugi dzień to praktycznie człowiek nic nie może zrobić, nie może się na niczym innym skupić, bo jest tak zmęczony. Ale to fajne doświadczenie. Myślę, że zdążę za nim zatęsknić do stycznia. Teraz zapraszam Was do obejrzenia zdjęć z 15 grudnia, ponieważ nie mam żadnych filmików. Było bardzo, bardzo dużo pracy, więc to, że są jakiekolwiek zdjęcia, to jest po prostu sukces. Mam nadzieję, że obejrzycie z przyjemnością i ciekawością taki film. Sama bym obejrzała właśnie taki filmik z backstage'u, z pokazów mody, jeżeli bym nie brała udziału w takich wydarzeniach, z ogromną przyjemnością i ciekawością, jak to wszystko wygląda od kuchni. To ja Was zostawiam ze zdjęciami, lecę robić obiad. Cześć, pa, pa!